nie obyło się bez przygód. Już pierwszy wyjazd do Bratysławy rowerami, dętka się przebiła. Myślę, że nie jest to najgorzej, patrząc choćby z perspektywy takiej, że dętkę mam na kempingu. Prawdopodobnie troszeczkę wieje, ale właśnie jadę do sklepu. Muszę wam powiedzieć, że ten kemping w centrum Bratysławy to jest naprawdę bardzo fajna sprawa. 1,5 kilometra gdzieś do Tesco, tyle mam przed sobą drogi. No dobrze, moi mili, zakupy zrobione, więc czas najwyższy wracać na nasz kemping. Szybki prysznic i po prostu chill out do jutra. Więc zapraszam was od samego rana, będziecie mieli okazję razem z nami zwiedzić Bratysławę, a potem poszalejemy trochę w wodzie, może zaliczymy wake'a. No i po prostu będziemy świetnie się bawić i korzystać z tego szalonego urlopu, który spowodował, że ja jestem szczęśliwy. Do zobaczenia. Witajcie serdecznie w kolejny piękny poranek w Bratysławie. Niedługo wybieramy się na wycieczkę rowerową, którą będziecie mieli okazję zobaczyć, ale wcześniej pokażę wam to, co uwielbiam robić z rana. Nie chodzi o to, o czym teraz większość z was pomyślała, ale o bardzo pyszną kawę latte. No witajcie serdecznie, nie obyło się bez przygód. Już pierwszy wyjazd do Bratysławy rowerami i tak sobie jadę, myślę, co by się stało, gdyby przebiła mi się opona. W samochodzie zostawiłem dętki, zostawiłem klucz. No i okazało się, że oczywiście przywołałem tą myśl i dętka się przebiła. Na szczęście dosłownie kilkaset metrów przed Decathlonem, w którym udało się bardzo sprawnie wszystko załatwić. Ile to wszystko kosztowało, powiem wam, jak odbiorę rower, bo muszę tutaj teraz poczekać 15 minut, ale zobaczcie za to, jak tutaj jest pięknie. Zaraz tam udamy się nad rzekę, żebyście mogli sobie to wszystko tutaj zobaczyć. Sama Bratysława, jeśli chodzi o właśnie drogi dla rowerów, to jest totalna porażka i tragedia. Wciągę dziury, krawężniki ogromne, właśnie na jednym z takich krawężników straciłem moją dętkę. Także jeśli wybieracie się tutaj rowerami, to naprawdę uzbrojcie się w dużą, dużą cierpliwość i zabierzcie ze sobą dużo, dużo sprzętu do naprawy swoich rowerów. Chyba że macie jakieś górskie fajne MTB, bo tutaj można powiedzieć, że przejazd przez miasto jest właśnie taką wyprawą jakby po największych górach i przeszkodach. No, znajdujemy się właśnie nad Dunajem. Jeszcze troszeczkę czasu zostało na odebranie roweru. Jak widzicie za mną pomnik słynnego generała, który też zasłynął jako astronom, inżynier. Także bardzo znana postać, jeśli chodzi o Słowację. Generał doktor Stefanik. Także możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. Do góry lew, trzymający godło Słowacji. A tutaj macie piękne ujęcie Dunaju. No, rzeka, trzeba powiedzieć, robi naprawdę wielkie wrażenie. Nie wiem, czy będzie mnie dobrze słychać, bo trochę tutaj wieje, ale rower udało się odebrać, więc stracone jakieś 40 minut i 78 euro, jeśli chodzi o koszty. No więc co, przygoda trwa i jedziemy zwiedzać starówkę Bratysławy. Dzięki temu, że tego dnia w niedzielę był niewielki ruch pieszych, jak i aut na ulicach, mogliśmy podróżować rowerami w mieście, które praktycznie nie posiada ścieżek rowerowych. Było to w sumie dla nas zaskoczenie, ale może Słowacy wolą wyjeżdżać poza miasto i tam używać swoich jednośladów. Brakowało nam też trochę miejsc, w których można by się schłodzić, takie miejskie zraszacze czy fontanny dla dzieci. Nie brakowało za to miejsc do siedzenia na ławkach, aby chwilę odpocząć w cieniu drzew.
można, zamykając oczy, przenieść się do dawnych czasów i wyobrazić sobie, jak wówczas wyglądało w takim miejscu życie. Na uwagę na pewno zasługuje Zamek Bratysławski, który w tym miejscu, ale w zmienianych formach, stoi już od starożytności. Jednak nie można było wjechać do środka rowerami, a nie chcieliśmy zostawiać prawie całego naszego dobytku bez opieki, więc kontynuowaliśmy zwiedzanie z perspektywy rowerzystów. No, powiem wam, że pierwsza sapka na rowerach, podjazd pod zamek, troszeczkę wymagający. Ekipa za mną już wprowadza, ja sobie pomalutku wjeżdżam. No, widoczki będą przepiękne. Zaraz wam je wszystkie pokażę. Tylko dajcie mi jeszcze kawałeczek, żeby dojechać do samego końca. Patrzcie na to. Muszę wam powiedzieć, że uwielbiam takie panoramy miast z jakichś gór, pagórków. To są naprawdę dla mnie najpiękniejsze widoki. Najbardziej jednak podobała nam się fontanna przy Pałacu Prezydenckim. W jej środku znajduje się kula ziemska, którą przecież zamierzamy zwiedzić kawałek po kawałku. Można też było trochę powariować i schłodzić się wodą z fontanny, bo było naprawdę gorąco. Sam Pałac Prezydencki z zewnątrz również wygląda pięknie i jest wart zobaczenia. Sama Starówka i uliczki bardzo klimatyczne, jednak tam zmuszeni byliśmy już prowadzić rowery, więc postanowiliśmy zakończyć zwiedzanie i wracać na kemping. No muszę wam powiedzieć, że jeśli chodzi o Bratysławę, to jakość dróg jest dla rowerów i dla pieszych jest po prostu fatalna. Te chodniki i ścieżki się do niczego praktycznie nie nadają. Jest ich bardzo mało, powiedziałbym, że nie ma ich praktycznie w ogóle, więc jeśli z rodzinką planujecie wypad do Bratysławy rowerami, zdecydowanie to odradzam. Zresztą sama Bratysława za dużo nam nie pokazała, my nie jesteśmy fanami zwiedzania jakichś starych budowli. Starówka ładna, ale no nie porywa, naprawdę nie porywa. No to moi kochani, jeszcze raz podsumowując, Bratysławę tutaj z tego miejsca, z kempingu Złote Piaski, do ścisłego centrum i starego miasta. Droga rowerowa naprawdę jest fatalna, ogromne krawężniki, co jak wiecie skutkowało tym, że przebiła mi się tylna opona. Na szczęście ludzie jak zawsze są niezawodni, no i też Słowacy okazali się bardzo pomocni, praktycznie od ręki ta dętka została wymieniona w Decathlonie, także gorąco i serdecznie jeszcze raz dziękuję chłopakowi, który podjął się tego wyzwania. Ja jak wiecie przez swoje gapiostwo zwyczajnie tą dętkę z całym osprzętem zostawiłem. To lekcja też na przyszłość. Na samym początku dostałem już od razu lekcję, żeby wszystko zabierać, dobrze pakować i wtedy dopiero można ruszać, zwiedzać. Niedługo zwiedzać będziemy kolejne miasta, więc będziemy mogli przekonać się, czy też tak fatalnie jest zorganizowana cała ta droga rowerowa. Udało nam się jeszcze zaliczyć zakupy w Lidlu. Ceny są bardzo podobne, niektóre nawet artykuły tańsze. Wiadomo, w przeliczeniu na euro różnie to czasem wychodzi. Obecny kurs jest dosyć wysoki. Na szczęście tani nocleg tutaj właśnie w Bratysławie ratuje nasz budżet. Dalej będziemy się przemieszczać w kraje, które no mimo wszystko są tańsze od nas, czyli Węgry, Rumunia, Bułgaria, a dalej zobaczymy, jak to wszystko się uda. Pamiętajcie, że na pewno na dzień dzisiejszy wjazd do Czech i Słowacji odbywa się bez żadnej kontroli. Nie trzeba mieć żadnych paszportów, certyfikatów i innych tego typu rzeczy. My w razie czego takie rzeczy mamy, ale miejmy nadzieję, że nie będziemy musieli ich używać. Jeśli macie jakieś pytania lub po prostu chcielibyście napisać komentarz, no to zostawcie go pod tym filmem. Jeśli macie ochotę, możecie nas subskrybować, bo obiecuję, że tych filmów na pewno będzie zdecydowanie więcej. I też jeśli się rozkręcę, przestanę tak bać się tego obiektywu, no i wszystkiego, co nas tutaj otacza, ludzi, kiedy mówię do was, no to myślę, że może będzie z tego naprawdę miła pamiątka z wakacji, a wy przy okazji będziecie mogli co nieco zobaczyć. No to pa!
Niby najlepiej podsumowuje się daną miejscowość, jak się z niej wyjeżdża. No ale gdybym miał już dzisiaj Bratysławę podsumować, to za to jezioro, tutaj właśnie. Praktycznie w samym centrum, gdzie można sobie dojechać tramwajem, autobusem, samochodem albo po prostu rowerem, czego nie polecam, albo po prostu dojść. Tu można miło spędzić czas. I chyba tylko to mógłbym polecić w Bratysławie. Pewnie wielu tutaj mnie skrytykuje, powie, że są jeszcze inne rzeczy. No każdy lubi coś innego i chyba to jest fajne. Ta różnorodność, te gusta i guściki. O nich się po prostu nie dyskutuje, więc ja dyskutować o tym nie będę. Dla mnie to miejsce w Bratysławie jest godne polecenia. Reszta naprawdę dla mnie to miasto, które trzeba zmienić i ruszyć do Budapesztu. Zobaczymy, jak będzie nam tam. No i wy również będziecie mieli okazję się o tym przekonać. Do zobaczenia. Jak wiecie, wczoraj pechowo w Bratysławie przebito opona, dzisiaj pechowo w Bratysławie okazuje się, że nie mamy ważnego przeglądu technicznego. No, jakby to powiedział Fazowski, jestem debilem. Jestem debilem, że tego nie sprawdziłem.